I kiedy w 2003 roku większość z nas z mściwą satysfakcją patrzyła na to, jak likwidowana jest władza wielkiego irackiego patrioty i męża stanu Saddama Husajna, to większość z nas z mściwą satysfakcją klaskała jak na Rubiku, kiedy syn Saddama Husajna zginął, broniąc swojej rodziny i broniąc siebie, z karabinem w dłoni. Zginął jak wolny człowiek. Po was też przyjdą, tylko wy nie będziecie mieli broni. Nie wiem, jak można wyrazić szacunek dla syna Saddama Husajna, ale uczcijmy jego pamięć brawami. Prokurator, który nas słucha, to po prostu już wariuje. On już to po prostu bierze leki jakieś uspokajające, bo przecież takie rzeczy, które są wypowiadane i to ludzie przychodzą tego słuchać, to niemożliwe. Grygut spotyka się sam z ludźmi, bez ludzi sam nagrywa ich reakcje i to niemożliwe, żeby słuchać w spokoju takich brewerii. Kim jesteście zatem? Oni pytają. Kim jesteście? Jesteście elementem zbędnym. Na terytoriach przemarszu. Na terytoriach przemarszu.